Dzień dobry, dzień dobry. A ja witam tutaj, bo przede wszystkim moich gości. Będziemy rozmawiać za chwilę o tym, jak wyrabiać mądre nawyki i pracować efektywniej. To już na pewno wiecie. I ze mną po pierwsze Zuza Karsz, Fundacja Offschool. Zaraz będę mówić trochę więcej o was. Dominika Pikul, czyli Brain Architects, i Alek Tarkowski. Alek, ty jesteś teraz Open Future Foundation. Jesteście z nami dlatego, że Zuza, zajmujesz się, jesteś członkinią Fundacji Offschool, współtwórczynią Domu Spokojnej Młodości. Ja bym chciała ciebie popytać trochę o to, jak to jest z tymi nawykami u młodych i czy one są wykształcone, ale to zaraz. Dominika, zajmujesz się na co dzień po prostu mózgiem? Neuronauką, głównie w biznesie, ale również badawczo pod względem rozwojowym. Alek, powiedz. A ty? A ja jestem socjologiem, więc mogę mówić o wszystkich tych rzeczach. A tak naprawdę zajmuję się bardzo dużo politykami cyfrowymi, regulacją nowych technologii, ale też edukacją. Słuchajcie, zacznę od takiego pytania podstawowego i zwrócę się do naukowczyni od mózgu. Powiedz mi, nawyk, co to w ogóle jest? Bo trochę myślimy o tym jako o takim behawiorze, o zachowaniu, o wykształceniu sobie tego, ale czy to jakoś w mózgu, wiesz, coś się tam skleja? Co się dzieje, kiedy wyrabiamy sobie nawyk? Nawyki są zachowaniem głównie adaptacyjnym, szczerze powiedziawszy, ponieważ są to zachowania, które oczywiście robimy automatycznie i takim głównym celem w ogóle nawyku jest, żebyśmy mogli robić coś bez myślenia, prawda? Bezmyślnie wręcz, prawda? Po to, żeby zaoszczędzić energię aktywacyjną, bo z punktu widzenia nauk o mózgu, to faktycznie głównym zadaniem mózgu jest utrzymanie nas przy życiu. A żeby mógł to mózg zrobić, musi bardzo dobrze zarządzać energią, prawda? Którą ma do dyspozycji. To jest tak zwane budżetowanie energii, prawda? Więc żeby się odciążyć, żeby móc pochłaniać nowe informacje, żeby móc się uczyć i tak dalej. Po prostu ta energia, część energii aktywacyjnej jest zachowana i dzięki temu, że możemy coś robić automatycznie, to są te rzeczy, które możemy, prawda, zamknąć oczy, nawet mówimy, że zamkniętymi oczami mogę iść do pracy, do szkoły, prawda, i tak dalej. I też fajnie jest nawyk, poznajemy po tym, że jeżeli chcemy zrobić coś inaczej, na przykład pojawia się jakiś pomysł, prawda, albo na przykład droga jest zamknięta nagle, bo są roboty drogowe, to pojawia się duży opór, nie? Taki opór i to jest taki wewnętrzny opór, że nie chcę tego robić, nie chcę spróbować i tak dalej, ponieważ to wymaga dużego wysiłku, prawda? Wyjście z tej pętli nawyku i zrobienie czegoś w inny sposób albo czegoś innego. Byli tacy piewcy nawyków, wiesz, myślę sobie o tym, że myśmy tak długo mówili o tym, że nawyki to są takie wspaniałe, potem przyszła era elastyczności i ta siła nawyków, wiesz, z jednej strony chcieliśmy sobie je wyrobić, z drugiej strony jak to właściwie jest z nami i z tym mózgiem? Powinniśmy być jacy bardziej nawykowi, bardziej teraz? Tak czy inaczej, około 40%, wiemy, że około 40% czynności, które robimy na co dzień, to są właśnie czynności nawykowe. Więc najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby sobie to, a po pierwsze uświadomić, ta świadomość, że naprawdę jesteśmy creature of habits, prawda? To jest bardzo fajne określenie. I te nawyki są niezmiernie ważne, więc ta samoświadomość, jak dla mnie jest tutaj bardzo, no, niesamowicie istotna, prawda? Żebyśmy sobie zdali sprawę, co my tak naprawdę codziennie robimy, gdzie kierujemy naszą uwagę, czemu poświęcamy czas, bo po prostu później te rzeczy, później już o nich zapominamy, prawda? One się stają właśnie nawykowe, automatyczne i może się okazać właśnie, że się budzimy 10 lat później, prawda? I się okazało, że wyrobiliśmy sobie nawyki, które niekoniecznie chcemy, prawda? Do tego oczywiście wiemy, że jeżeli takie nawyki są ciekawe, jeżeli są interesujące, czyli z punktu widzenia już neurochemii uwalniane jest dużo dopaminy, kiedy w te rzeczy się angażujemy, no to wiemy, że te rzeczy będą bardzo, bardzo szybko te nawyki zostaną, bardzo szybko się wykształcą. To znaczy, że są różne nawyki, takie, które są troszkę bardziej przez nasz mózg fetowane i takie, które niekoniecznie? Wystarczy sobie pomyśleć o nawyku robienia zadania domowego po szkole versus nawyku, niech pomyślę, versus nawyku, nie wiem, picia wina wieczorem, prawda? No jednak to drugie jest bardziej przyjemniejsze, więc ten oczywiście siła w ogóle nawyku i szybkość, z jaką tworzy się nawyk,
bardzo zależy od ilości dopaminy, która jest uwalniana, kiedy tą czynność wykonujemy, prawda? Nawet jeżeli badania pokazują, nawet już w tym momencie, jeśli się skupiamy na tych najbardziej szkodliwych nawykach, prawda, typu narkotyki, alkohol i tak dalej, czy może alkohol tutaj nie akurat w tym wypadku, ale na przykład narkotyki, to siła nawyku zależy od sposobu, w jaki dostarczamy ten narkotyk do ciała, prawda? Czy to jest palenie, czy to jest strzykawka, prawda, czy to jest pigułka i tak dalej, bo po prostu chodzi o metabolizm i siłę i szybkość tego uderzenia dopaminy w mózgu. Myślę sobie tutaj o paru rzeczach, o tej przezroczystości i o tym, że być może te nawyki powinniśmy bardziej serwisować, w sensie takim, że wiecie, jak się jedzie z autem na przegląd albo sprawdza się raz w roku, czy dane rzeczy, które robię, czy na przykład dobrze myję zęby, albo czy dobrze siedzę przy komputerze, albo czy używam tych aplikacji, których powinnam, czy to mnie w ogóle wspiera. My sobie nie zadajemy takich pytań. Zadają sobie ludzie takie pytania? Wiesz coś, Alku, o tym? Jak myślicie? Ja myślę, że sobie jest je trudno zadawać w czasach, w których pomysły na te nowe zachowania jesteśmy nimi bombardowani codziennie. Jest taki piękny cytat Jacka Kuronia, który nie jest znany jako teoretyk myślenia o technologiach czy sztucznej inteligencji. On napisał tuż przed śmiercią książkę, która się nazywa Rzeczpospolita dla moich wnuków, gdzie jest takie dwie strony dosłownie o technologii. On mówi, technologie nas wpędziły w stan dzikości. Stara kultura się wyczerpała, stworzenie nowej kultury jest projektem, który jest przed nami. I to jest dla mnie sedno i na poziomie społeczeństwa i organizacji moim indywidualnym. Pomysł na nowe zachowania od 10 lat dzięki tym przedmiotom, to znaczy tu jest 1000 dziennie, prawda? Ja mogę dziś zacząć uczyć się nowego języka, uprawiać fitness, na wszystko są jakieś programy. Największym wyzwaniem, ja o tym lubię myśleć jako o praktyce, nie myślę o tym jako o nawykach, ale że jest jakieś wielkie wyzwanie praktyki, z którym muszę sobie poradzić. Mhm. Jeśli mogę powiedzieć też, gdzie dla mnie jest największe wyzwanie, jest taki oldschoolowy termin pracownik umysłowy, ale on na przykład dobrze opisuje mnie. Ja po prostu bardzo dużo pracuję z informacją i myślę, że to dotyczy wszystkich z nas. Żeby dać przykład, zajmuję się regulacjami sztucznej inteligencji. Najnowsza przyjęta regulacja ma 150 stron bitych. Komentarze do niej pisze pewnie w tygodniu 20 różnych organizacji. Każdy raport ma 50. Trzeba to ogarnąć. I chcę z góry powiedzieć, moim zdaniem odpowiedź nie brzmi, sztuczna inteligencja zrobi to za nas. Jest wielkie wyzwanie praktyki, które myślę sobie tak, mam takie zdjęcie mojego dziadka. Mój dziadek miał stół ładowski, świetny polski design, siedział za nim, na nim on był inżynierem rolnictwa. Było trochę papieru i długopis. Mam też swoje z dzieciństwa, mój tata też był socjologiem. Napisał już na maszynie stronie tekstu, siedział z nożyczkami i sobie to wycinał. To jest jakiś świat, do którego ja chcę się odnosić, do tych praktyk analogowych, nazwijmy je, ale też z takim poczuciem, że jesteśmy w jakimś zupełnie innym miejscu, lata świetlne od tamtej rzeczywistości. Kto jeszcze jest na zdjęciach? Ale zobacz, bardzo trudno i tu też podpytuję was wszystkich, ale też Dominika, bardzo trudno jest odzwyczaić się od tego, co nas tak naprawdę, bo jak mówimy o nawykach, to też o odzwyczajaniu się, nawyku odzwyczajania się od czegoś, bo co nawyk, kiedy próbujemy odzwyczaić się od nawyku, czy jest tak, że mamy jeden nawyk zamienić drugim, czy tak powinno najlepiej. Tak być, tak, nie? Tak jest najlepiej, dokładnie. Tylko zmieniamy po prostu tą nagrodę na przykład, prawda? Zmieniamy też, czy głównie nawyk to jest pętla i są takie trzy ważne rzeczy, jeśli chodzi o nawyki w kontekście tworzenia nowych nawyków, ale też walczenia z nawykami, których nie chcemy. Pierwsza rzecz to jest na pewno, to jest 3R, tak w skrócie, to jest reminder, prawda? Coś, co nam przypomina o tym nawyku. Na przykład i ja się posłużę takim prostym przykładem, na przykład jestem zmęczona, nie? To jest prosty nawyk, o tym nie trzeba myśleć. Jak na przykład ziewne, to od razu co mi się przypomina, to jest to, że potrzebuję kawy, prawda? Więc i to jest ta reward, prawda? Którą dostaję, bo napiję się kawy, więcej dopaminy, prawda? I po prostu i się pobudzający napój. A ta akcja, która jest wymagana, żebym miała tą reward, czyli tą dopaminę, no to jest to, żebym wstała z biurka, od biurka,
prawda, i przeszła zrobić kawę. Więc to są te trzy rzeczy, prawda? To są rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby nawyk powstał i najlepiej będzie, jeśli te nawyki, które mamy w tym momencie, jeżeli coś po prostu zastąpimy, prawda? Na przykład na lepsze rzeczy, wykorzystując tą samą ścieżkę jakby neuronalną, ale kończąc inną nagrodą, że tak powiem. Natomiast dalej mimo wszystko oczywiście możemy też, są nawyki, które warto od razu, od których warto od razu odejść, natomiast też jednak będzie jednak zagospodarować tą przestrzeń, prawda, żeby coś innego można było zrobić. Ja muszę powiedzieć, że jak ciebie słucham, to mi się przypomina od jakiegoś czasu, fascynuje się każdą osobą, która mówi o dopaminie, mówiąc wprost, bo to jest dla mnie taki klucz. Ja uczestniczę na przykład w rozmowach o edukacji medialnej, nie wiem, od dekady, może nawet dwóch. I tam to był brakującym elementem dla mnie, za tą dopaminą się chowają zdrowe nawyki, dobrostan psychiczny. My rozmawialiśmy głównie o tym, jak być kompetentnym, może jak być krytycznym wobec mediów i jak być też twórczym. To daje bardzo dużo, ale na przykład dziś mam poczucie, że ten mówienie o twórcach, wszyscy możemy być twórcami, doprowadziło nas do tego miejsca, że ja z powodu wszystkich moich znajomych, którzy są twórcami, mówiąc szczerze, momentami wręcz może nawet cierpię i kluczem do mnie, do zrozumienia tego, jak sobie z tym poradzić, nie jest, są też oczywiście kompetencje, taki język edukacji, ale bardzo ważny jest ten język nawyków, myślenia o neurologii, więc bardzo się cieszę, że dziś ta rozmowa już wygląda trochę inaczej. No bo to też jest kwestia dobrostanowa i wreszcie patrzymy na siebie nie tylko jako producentów właśnie, ale też odbiorców i to jest ta rozmowa, którą mieliśmy też w kuluarach, że no właśnie młode osoby, kiedy korzystają z mediów społecznościowych, to głównie są odbiorcami i tu tych nawyków nie mamy, więc trochę inaczej produkujemy nasze funkcjonowanie w przestrzeni właśnie internetowej czy cyfrowej w ogóle. Zanim wrócę do dopaminy, bo ona mnie oczywiście intryguje, chociaż może wrócę do dopaminy, bo ona jest ważna w pytaniu, które chcę ci zadać, to chciałabym w ogóle też was zapytać, no bo przecież jak sobie... Dominika, te ekrany są dla nas strasznie atrakcyjne. One są takie prościutkie, takie łatwe. To jest taki skrócik dla mózgu. To jest takie... No po prostu no, uzależniające, jak rozumiem, prawda? Znaczy, to nie ma co ukrywać. Znaczy, ja chcę podkreślić z jednej strony, że technologia jest oczywiście świetna, super i tutaj nie chodzi o to, żeby winić technologię za wszystko, co nas w tym momencie spotyka, jak kryzys zdrowia psychicznego, jeśli chodzi o młodzież, prawda? Natomiast ta relacja z technologią to jest coś, co jeszcze, jak zwykle przy innowacjach często jest tak, że najpierw tworzymy coś, a później się zastanawiamy i to tak wychodzi, prawda? Schrzanić, żeby naprawić. Dokładnie, co poszło nie tak. I tak naprawdę to nie wiem, czy czytaliście nową książkę, tą Generation, Anxious Generation, gdzie porównuje tam badacz, też chyba notabene socjolog, porównuje to danie telefonów komórkowych dzieciom i młodzieży do wysłania ich na Marsa bez wcześniejszego zbadania, jaki będzie miało to na nich wpływ, ponieważ my bierzemy pod uwagę mózgi na przykład dorosłych osób i jak my sobie dzisiaj radzimy z technologią i jeżeli ja na przykład po raz pierwszy dostałam telefon w wieku 20 lat, prawda, no to może trochę wcześniej, ale przynajmniej social media i tak dalej były dużo później, moja relacja będzie z technologią będzie inna niż osoby, która dostaje ten telefon i zaczyna używać social media w wieku lat 12. Prawda? Więc i po prostu i badacze to nazywają wręcz taką rewiring of childhood, prawda? Czy faktycznie ten mózg już w ogóle inaczej się kształtuje w tej właśnie adaptacji współtworzeniu się z technologią, prawda? Bo my w dużym stopniu właśnie to jest to i co mnie osobiście bardzo dziwi, że o tym nie mówi się wystarczająco, że my w dużym stopniu nasz mózg się jak się rodzimy jest w dużym stopniu niedokończony, prawda? Czyli to, jak się kształtuje te procesy, to kim jesteśmy, nasze cechy charakteru i tak dalej, w dużym stopniu jest wypadkową naszego środowiska. Okej, są geny i tak dalej, ale to jest naprawdę wypadkowa środowiska, które nas otacza, prawda? Więc i w tym momencie, jeżeli nawet popatrzymy na tą grupę 15 do 24 lat, tej grupę młodzieży, jeszcze 10 lat temu spędzali 140
40 minut około statystycznie z innymi dzieciakami, prawda? Bawiąc się, prawda? Będąc kreatywnym, próbując różne rzeczy, ucząc się, nie? Teraz spędzają około 40 minut tylko w grupach, poza szkołą tutaj mówimy, nie? Są drastyczne spadki, więc tak w skrócie to teraz bardzo ten mózg i to, kim jesteśmy, właśnie też nasza osobowość, dużo bardziej się kształtuje z technologią, w relacji z technologią, niż z innymi ludźmi. I na tym się trzeba zdecydowanie zająć, żeby można było rekomendować pewne rzeczy, żeby to było zdrowe i wspierające dla młodzieży i dorosłych. Alku, widziałam, że chcesz coś powiedzieć. Czy oddajemy głos Zuzie i będzie pytać? Tak. Za chwilkę, bo jakby się czuję z jakimś takim mentalnym ADHD. Jest to tak ciekawe, że mam już pewnie pięć wątków. Ale Zuza, jesteś blisko tej bariery 12-15 lat, więc jestem po prostu strasznie ciekawy, jak to wygląda w twoim pokoleniu. To jest moje pytanie. To super, to cieszę się, że się dogadaliście. To gdzieś to przepłynęło i bez technologii. To jest w ogóle nieoczywiste, to znaczy to, z czym ja przychodzę i o czym mówię coraz częściej, to jest perspektywa tego, że młode osoby przez to, że właśnie są najczęściej odbiorcami, odbiorczyniami treści, nie mają takiego oczywistego rozumienia tego, jak ta technologia jest złożona, bo ona zawsze tam była. To znaczy tworzenie treści jest już na tyle niszowe i jest na tyle sprofesjonalizowane, bo to też jest perspektywa tego, jak to dzisiaj działa, że okej, na TikToku można tworzyć naprawdę świetne treści z prostymi aplikacjami, które przez to, że mają fajny interfejs i są bazowane na generatywnej sztucznej inteligencji, dobrze nam dopasowują content, który tam wrzucamy. Ale z drugiej strony w ogóle nie myślimy o mechanizmach, które tam się dzieją i to myślenie krytyczne w perspektywie, no właśnie, pewnego systemu nie jest obecne. Dlaczego? Bo to młode osoby mają odpowiadać na pytania nadal, bo w systemie edukacji formalnej to z młodej osoby ma wyjść informacja, a nie ciekawość świata, czyli nauka tak zwanego promptowania, a w zasadzie tego, co nazywaliśmy przez lata relacją mistrza i ucznia, no nie zafunkcjonuje tutaj, jeżeli nie złapiemy tego momentu, w którym to właśnie ta technologia staje się partnerem, a nie mistrzem. I to podejście takiej dużej relacji władzy niestety nadal jest widoczne, bo to, jak bardzo chcemy regulować chociażby dostęp do komórek w szkołach, a nie uczymy się tego, jak bezpiecznie i rozsądnie korzystać z tej technologii i zrozumieć, dlaczego to w ogóle mogłoby mieć sens, żeby nie mieć dostępu do telefonu komórkowego, no właśnie w przestrzeni szkoły. To jest historia o tym, że nie patrzymy na młode osoby jako świadomych użytkowników i być może tak też jest. Ale to trzeba by było zbadać, ale ku temu jeszcze jest bardzo wiele lat w ogóle zmiany paradygmatu myślenia o młodej osobie w tej przestrzeni. Ona jest zdecydowanie bardziej dojrzała, bo zdecydowanie więcej informacji musi przetworzyć, żeby tam funkcjonować. To powiedz, no mów. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe właśnie, co mówisz o tworzeniu. Mi się też wydaje, dla mnie nawet kluczem do mojej praktyki jest zrobienie takiej praktyki, żebym był umownie jakoś tworzył. To nie musi być wielka twórczość, żebym wyrażał siebie, a nie tylko pasywnie odbierał. No ale fakty są takie, po pierwsze te 12 lat, które powiedziałeś, to mi się wydaje, że trochę zawyżona wiek wejścia, może nawet w serwisy społecznościowe, ale dla mnie symbolem naszych czasów są te gumowe nakładki na tablety, które pozwalają dwulatkom trzymać urządzenie, no bo one oglądają, wiecie, te filmiki z 5 łapkami produkowane, zresztą algorytmicznie. I to jest wszystko historia o tym, że mamy dzisiaj w sumie bardzo zaawansowane technologie, nie wiem, jak je chcemy nazwać, umysłowe, kulturowe, neurologiczne, które zauważcie, nie potrzeba instrukcji, żeby je zrozumieć. W TikToka umiemy zacząć go każdy używać w 5 sekund, bo są świetnie zaprojektowane. Ale to nie jest serwis, który nas zachęca, żebyśmy w pierwszej minucie wyrazili siebie. Albo żebyśmy w pierwszej minucie pomyśleli o tym, żeby po 3 minutach przestać. No dobrze wiemy, do czego to jest skonstruowane. I to jest ten... To zagrożenie moim zdaniem, to wyzwanie, ale to, co ja chcę też powiedzieć, bo jednak paradoks jest w tym. Ten sam ekran jest taką pustą kartką, przy którą ja codziennie siadam, żeby zorganizować swoją pracę, siebie i mojego zespołu. I to już nie jest historia o tym, oczywiście mogę otworzyć natychmiast jakiś feed, ale uważam, że warto, bo to jest fajne, co mówisz, to znaczy gdzie my się uczymy z tym ekranem pracować jako partnerem, narzędziem. I to jest, nie uczymy się, prawda, stan dzikości.
Ja bym chciała, to w tym momencie mam takie dwie refleksje. Po pierwsze, jedna to jest, jeżeli siadam z tą technologią, taki najprostszy nawyk, który można sobie wypracować, prawda, to jest, czy to, co teraz będę robić, sprawi, że będę mądrzejsza, czy głupsza. Jeżeli mądrzejsza, prawda, wyszukuje informacje na temat jakikolwiek, na temat, który potrzebuje do pracy, do lepszego życia, cokolwiek, no to znaczy, że powinnam nacisnąć na tą aplikację i tak dalej, prawda. Jeżeli wiem, że to po prostu sprawi, że będę głupsza, prawda, a jednak bardzo przepraszam, ale oglądanie na TikToku 20-sekundowych filmików na temat, co jeszcze, w jaki sposób można lepiej podgrzewać patelnię z oliwą, prawda, wykorzystując nowe oliwy, to ja po prostu, no to wtedy sobie trzeba sobie po prostu te pytania zacząć zadawać, prawda, bo wiemy, że to jest przyjemne, okej, okay, to jest taki given, prawda, my to rozumiemy, to jest przyjemne, nie, ale ja jestem człowiekiem, chcę sobie użyć swoją korę przedczołową i tą, którą mam właśnie zdolność, coś, co mnie wyróżnia od innych ssaków, prawda, że mogę podjąć decyzje bardziej racjonalne i ja decyduję się, że nie chcę głupiego kontentu. To ja tutaj powiem, że to jest oczywiście wspaniałe, co ty mówisz, ale mam takie poczucie, że większość osób nie decyduje świadomie, czyli że po pierwsze ta dopamina, która się wytwarza, ona nas nie pyta, czy my chcemy się czegoś... Wiesz, ona nas nie pyta, ona nas wciąga, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że trzeba tutaj bardzo idealistycznie zakładać, że ludzie chcą się rozwijać. I mam takie poczucie, że dopóki nam się nie powie tego, że ej, ale jakby uczmy się, albo coś jest dla nas gorsze, albo lepsze, tak to my nie będziemy w to iść. Nie każdy chce po prostu się uczyć i być każdego dnia lepszym, bo to też być może przez różnego rodzaju systemy szkolne to źle się nam kojarzy, bo to jest znowu po prostu jakiś reżim, tak? Jakby znowu trzeba się gdzieś do czegoś dopasowywać. Dlaczego ja się mam znowu czegoś uczyć i być lepszym? To jest dla mnie ciekawe, ale tutaj zatrzymam się, bo chciałabym zapytać Zuzę właśnie, a gdybyś miała powiedzieć o takie... gdybyśmy się mieli zanurzyć w świecie młodych ludzi i ich potrzeb, to co by wsparło uczenie dobrych nawyków i jakie by były te, jakby to trzeba było podać, bo słyszę, że nie ma tej partnerskiej postawy i tego może mówienia językiem korzyści. Znaczy język korzyści, no to jest w ogóle coś, co do nas wszystkich przemawia. Mówiąc o dopaminie, no to trudno nie mówić o języku korzyści, ale ja myślę, że w ogóle takie świadome budowanie w ogóle społeczności, które się wzajemnie będą napędzać, zdecydowanie jest pożądane, bo jeżeli nie znajdziemy w swoim otoczeniu osób, które też są w tych samych wartościach, ja myślę, że też myślenie wartościami to też jest pewnego rodzaju, może nie będę mówiła językiem psychologicznym, ale to też jest nawyk, to znaczy wejście w jakiś system wartości pozwala nam decydować łatwiej. Czy to, co robię, wspiera moją społeczność, czy to, co wrzucam, jakkolwiek przybliża mnie do tego, żeby to, co robię, miało sens. Wydaje mi się, że to są te kwestie. To znaczy, bardzo ważna jest wartość sensu w pracy. Czy to będzie praca umysłowa, która będzie w czasie wolnym, tak zwanym, poza szkołą, czy będzie to związane właśnie z obowiązkami codziennymi. Wydaje mi się, że to poczucie sensu jest najważniejsze. Nieważne, czy mówimy właśnie o szkole, czy o organizacjach, do których młode osoby wchodzą. I też trzeba na to zwrócić uwagę, że młode osoby zaczynają pracować coraz wcześniej. Więc też ich funkcjonowanie, krytyczne myślenie jest tak samo konieczne i niestety edukację pozaformalną, za którą ja bardzo optuję, częściej wprowadzą nam w tym momencie organizacje, a nie szkoła, bo ta otwartość jest coraz większa, ale nadal my jesteśmy właśnie w tym nakazywaniu, a nie wspólnym myśleniu i zastanawianiu się nad tym dlaczego. Wiecie co, ja sobie tak myślę, słuchając was obu zresztą i znając też trochę wasze historie, że faktycznie ta edukacja jest taką podstawą, prawda? Bo tak mi się od razu przypomniała się rozmowa z moją przyjaciółką niedawno, która w końcu rzuciła palenie. I rzuciła palenie dlaczego? Bo nikt inny nie pali, prawda? I już po prostu przeprowadziła się tam do nowego domu, prawda? I nikt inny nie pali. To ta akceptacja, bo znowu teraz wracając trochę do mózgu, odrzucenie społeczne jest dla nas po prostu rzeczą nie do zniesienia, prawda? My się przed tym bardzo bronimy. Więc i to tutaj dlaczego o tym mówię. Z jednej strony, prawda, nawet dzieciaki teraz, jeżeli wszyscy w klasie, w grupie, no ja sama nie jestem już dzieckiem, prawda, też jestem na pewnych mediach społecznościowych, bo muszę ze względu na pracę, prawda, więc my wszyscy to mamy i to ten strach przed odrzuceniem jest ogromny, więc my na tych mediach społecznościowych siedzimy z różnych powodów. Ale z drugiej strony, jeżeli mogłaby się stać pewnego rodzaju moda,
na to, żeby mieć właśnie, żeby relacje z technologią pielęgnować, prawda, żeby była tak jak moda na niepalenie, bo my wiemy, że to jest złe i okej, jeżeli masz tą wiedzę i chcesz i wiesz, że się będziesz spodziewać zaburzeń emocjonalnych, nieprzespanych nocy, problemów ze swoim samooceną i tak dalej, jeżeli ty o tym wiesz i świadomie podejmujesz decyzję, tak, ja chcę po prostu mieć problemy ze zdrowiem psychicznym i tak dalej, no to wtedy to jest okej. Prawda? No wtedy podejmujemy decyzję. Ale jeżeli dajemy dzieciom bez żadnych regulacji, bez żadnych rekomendacji, po prostu takie narzędzie i to nie jest w żaden sposób i nie ma tej wiedzy, z czym to przychodzi, tak jakby side effects, prawda? No to mamy po prostu takie, jakie mamy rezultaty. Bo chcesz, mów. Jedno tylko zdanie, tak. Chociaż zauważam coraz częściej w ogóle modę na detoksy. Najczęściej od Instagrama. Nie piszcie do mnie na Instagramie, to jest mój numer telefonu, nie mam je tam przez najbliższy miesiąc. I naprawdę osoby znikają. No to tak. Znaczy, i to jest widoczne, więc z jednej strony krytyczne myślenie różnie, ale to właśnie odcięcie się od bodźców i dbanie o siebie jest jakąś wartością i modą. I mi się wydaje, że trzeba to właśnie wzmocnić edukacyjnie, właśnie może też jako kampanię, prawda? To taką po prostu modę na odcięcie się od tych bodźców, od social media, ale też właśnie na to dbanie o tą właśnie kulturę związaną z technologią, prawda? Żeby to było coś takie jak trochę jak palenie. Bo w ogóle wydaje mi się, można powiedzieć, zajęło nam to chwilę, komórki, no na dobry, powiedzmy 2008-2010 są już z nami, czyli prawie dwie dekady, ale jednak dochodzimy do tego miejsca, moim zdaniem, tak jak rozmawiamy o dietach i wiadomo, jedni odchudzają się na wariata, efekt jojo, jakieś modne, inni mają jakiś lepszy tryb, ale jest jakiś, wydaje mi się, taki oswojony temat, to moim zdaniem dochodzimy do tego z technologiami. Ja na przykład uważam, że te detoksy są fajne, jako taki sygnał dla nas wszystkich. O, ktoś jest na detoksie, czyli jednak można, ale dużo bardziej interesuje mnie pomysł, jak to zrównoważyć. Dowiedziałem się od, jest taki działacz Kasper Jakubowski, on ma Fundację Dzieci w Naturę, która zabiera dzieci po prostu w kaloszach do stawu, żeby wlazły w błoto. I on opowiadał o takiej idei amerykańskiego jakiegoś naukowca, który się nazywa umysł hybrydowy. Ta nazwa moim zdaniem niewiele tłumaczy. Umownie mówi ona tyle, siedzisz bardzo dużo w świecie high-tech, spróbuj siedzieć bardzo dużo w przyrodzie. Jeśli bardzo dużo myślisz, to bardzo dużo leż na trawie. I myślę, to jest na przykład coś, co mnie bardzo interesuje, jak możemy do tego dojść, czyli wprowadzajmy sztuczną inteligencję do szkoły, ale zainwestujmy tyle samo programów, nie wiem, w ogródki szkolne, co w Polsce jest niestety bardzo rzadkie i może ktoś, kto tego słucha, teraz wywraca oczami, jak to się ma do work smarter, no moim zdaniem ma się kompletnie. Oczywiście, bo są jednak pewne podstawy, nie zapominajmy, że dalej jesteśmy człowiekiem, prawda? I z tego mamy, więc są podstawy z holistycznego punktu widzenia. Pewne obszary musimy zaopiekować. Jeśli w ogóle chcemy mówić o jakichkolwiek współpracy ze sztuczną inteligencją, prawda? Czy byciu lepszym, czy coś w tym stylu, prawda? Jakkolwiek chcemy do tego podejść. Takie rzeczy jak sen, dieta, aktywność fizyczna, ta natura, o której mówisz, to po prostu my możemy mówić o biohackingu i takich innych rzeczach i to jest super, ale jeżeli nie masz zagospodarowania tych podstawowych rzeczy, prawda, no to tak jak z domem, dom budujemy od podstaw, prawda, po prostu zwróćmy uwagę na to, co potrzebujemy, to się nie zmieni, dalej będziemy potrzebować natury, dalej będziemy potrzebować snu, dalej będziemy potrzebować innych rzeczy i dopiero wtedy możemy się mówić o czymś innym. I tu chciałabym chyba przejść do tego, co Alek podkreślał też w naszych wcześniejszych rozmowach, że jednym z takich naszych smart nawyków dotyczących, bo wiecie, smart work jest zatopione w smart life. Jest częścią smart life, nie? I musimy o tym w ten sposób myśleć. Jak sobie o tym myślę, to cały czas ważne dla mnie są na przykład relacje. To znaczy, że uczenie się to, co ty powiedziałeś, współpracy, też jest nawykiem. To znaczy to, że ludzie na przykład z organizacji do organizacji przechodzą z pewnego rodzaju nawykami, jak bardzo ważny jest taki onboarding, żeby zobaczyć, co mamy ze starego świata i żeby zobaczyć, jaki jest świat nowych wartości, ale też tego, jak działa poczta czy cokolwiek innego, czy gdzie jest kawa. Nauka współpracy to byłby bardzo duży smart nawyk, prawda? I też chyba zakorzeniony w tym, czego chce nasz mózg. Ja uważam za bohaterów czasów cyfrowych w Polsce wikipedystów, bo oni jako jedni z pierwsi wymyślili, jak robić rzeczy razem, a nie osobno. I dalej to robią w ogóle. I dalej to robią i tworzą encyklopedię globalną. Myślę też, całe wydarzenie też duże jest w organizacjach. Myślę, że fajnie jest myśleć
organizacji jako takiej przestrzeni, gdzie wspólnie można nie tylko rozmawiać o tym, jak być produktywnym, albo które narzędzie korzystać, które nie, tylko jak razem stworzyć jakąś praktykę, gdzie grupowo będziemy sobie radzić z naszymi wyzwaniami lepiej. Znów, ja mam dosyć specyficzną pracę, bardzo dużo pracy intelektualnej, ale zdefiniowaliśmy sobie to jako w sumie fajne wyzwanie, jak i stworzyć warsztat pracy, który spowoduje, że grupa osób pracujących zdalnie, mająca dostęp do komputerów, będzie robić to, chciałem powiedzieć, efektywnie, ale nie wiem, czy to jest najważniejsze. Polskie SOS w sposób zrównoważony jest taki, ja nie wiem, wydaje mi się, że trochę ziewamy, w sposób zrównoważony i wyrzucajmy puszki, prawda, segregujmy. No ale to o to chodzi, to znaczy, jak kończy dzień nie z poczuciem jakiegoś totalnego wycieńczenia wszystkim natłokiem, tylko w jakimś poczuciu dobrej współpracy, dobrej produktywności, w takim dobrym sensie i tak dalej. I ja dlatego mówiłem, że ten ekran to jest też pewna możliwość. Tu akurat fajne, uważam, w Polsce, nie wiem, czy masz z tym do czynienia, szkolne doświadczenia, są wszystkie projekty, w których się sadza ludzi i mówi, co my zrobimy z komórkami w szkole. Nie? Uwielbiam. Moje ulubione, naprawdę. Bo ja uważam, że to jest dokładnie to, grupa rozmawiająca o tym, jak sobie radzić. Tak, a z drugiej strony bardzo często gdzieś tam ta dyskusja jest ułożona i nie myślimy w kategoriach tego, że każda szkoła i każda społeczność może inaczej to sobie układać i mieć inne potrzeby, no bo mamy osoby z różnymi potrzebami w środowisku szkolnym, pracowym, więc to wcale nie jest oczywiste. U nas na przykład tak się fundacji udało, że początkowo uznaliśmy, okej, mamy dosyć sporo osób z ADHD, więc zrobimy body doubling, żeby można było razem pracować. Koniec końców zrobiło się to nic zespołowe i po prostu nadal się nazywa body doublingiem. Ale powiedz, się... co to? To jest dublowanie siebie w pracowaniu, to znaczy widzenie drugiej osoby, która pracuje, sprawia, że też chcemy pracować. To jest takie hakowanie trochę ADHD, które gdzieś tam swoją drogą chyba TikTokowo się gdzieś zrodziło w nas, ale to jest jakaś przydatna wiedza. Kiedy widzimy inne osoby, tak samo jest z bibliotekami, dlaczego studenci, studentki, osoby studenckie tak biją do bibliotek? No bo widzą inne osoby, które też się uczą i to nas mobilizuje. Dlatego mówię o tych społecznościach, że jeżeli widzimy siebie nawzajem i widzimy to, że nasze potrzeby nie są odosobnione, że ta gonitwa za produktywnością także w kontekście czy tworzenia kontentu, czy odbierania kontentu może być trochę inna, to znaczy nasza potrzeba przetwarzania informacji gdzieś się kończy i potrzebujemy gdzieś zobaczyć odpoczynek, to też jest sposób radzenia sobie, bycia w tym i rozmowy o tym, jakie mamy potrzeby no właśnie w tych społecznościach małych. I ważne, żeby o tym pamiętać. To znaczy ja nie czuję, żeby życie cyfrowe, internetowe było jakkolwiek inne od tego, w którym jesteśmy teraz. Totalnie nie. Doskonale właśnie funkcjonowanie zdalne w miejscu pracy nam to pokazuje. No ale zobaczenie też tego człowieka na żywo też jest ważne, więc też buduje nasze poczucie tożsamości związane z pracą. Pytanie, bardzo dobry tekst w piśmie Zuzy Kowalczyk właśnie na temat tożsamości i miejsca pracy czy szkoły. No ale pytanie, na ile to, co robimy, może być częścią naszej tożsamości i na ile może nas spełniać? Jeżeli działamy w zgodzie ze swoimi wartościami i tym, co sami ukuliśmy, no to będzie nam też łatwiej wskoczyć to, no bo ten nawyk, te wartości są nam bliskie i je rozumiemy od samego koru. I to chyba akurat jest coś, co jest fajne w trzecim sektorze, że jednak jest tam bardzo dużo organizacji, które są małymi zespołami, które dają szansę na robienie tego, co mówisz, bo rzeczywiście w wielu miejscach, można powiedzieć, jestem częścią maszyny, jest jakiś dział HR-u i spróbujmy się przebić z tematem na przykład neuroróżnorodności. A akurat wydaje mi się, że osoby, które nas słuchają, jest szansa, że mają przestrzeń. I bardzo mi się poda coś, bo oczywiście te negocjowanie używania technologii, znów moim zdaniem to jest kwestia ostatnich lat. To, że zaczynamy mówić o różnych stylach, ja nigdy nie wiem, jak to nazywać, możesz mnie poprawić, poznawczych, psychicznych, prawda? No ja mam coraz większe poczucie, że te narzędzia, które są najwydajniejsze, ja akurat uważam, że moja psychika jest dosyć dobrze do nich przystosowany. Jestem dosyć poukładany, systematycznie mi pasuje, ale dla wielu ludzi to jest jakiś kaftan i znalezienie systemu, który będzie też pasował do osób z różnym zdolnością skupiania się, z różnymi talentami efektywności. No ja w tym momencie myślę, że to jest przede wszystkim fascynujące wyzwanie i jakiś taki nowy rozdział. Ja prowadziłem już kilka organizacji i to, że teraz mogę się tym zajmować, jest po prostu ciekawe. Chciałaś coś powiedzieć? Chciałam, ale się zasłuchałam. To ja wejdę, bo też tak. To ma dużo wspólnego i myślę i z tym, co Alek powiedział, ale zdałam sobie sprawę z tego, że inkluzywność,
w ogóle, czyli osoby neuroatypowe, osoby o różnym genderze tożsamości, że tak naprawdę to włączanie jest nawykiem. To znaczy mam takie poczucie, że my, nasz mózg w pierwszym momencie, jeśli widzi coś innego, to raczej reaguje na to nie bardzo. I to tak jak mówię, ja też często rozmawiając z organizacjami, to często też podkreślam, żeby zauważyć, że to są właśnie rzeczy automatyczne, nawykowe. To nie znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi, prawda? To, że i to odwaga, żeby zrozumieć, że te stereotypy mamy i je zauważyć, to jest po prostu pierwszy krok, prawda? To są, tak jak mówię, to jest ta energia aktywizacyjna, prawda? To są ścieżki już wyrobione, więc pierwsza rzecz to jest ta świadomość, nie? Okej. Wszyscy je mamy i w ogóle badania pokazują, jest dużo już w tym momencie sondaży, na przykład pokazujących. Ostatnio spotkałam się z sondażem z UK, gdzie dosłownie 50% menadżerów obawia się zatrudnić osobę z ADHD. Po prostu, ale jako główny powód podają strach. Strach przed tą osobą. To jest niesamowite, prawda, w tym roku. To jest nieoswojone, to znaczy, że nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Tak, że nie wiedzą, czego się spodziewać. Prawda? Czyli, że to może być, bo mamy ten stereotyp, ale ten stereotyp to jest, jaki mamy stereotyp? No mamy chłopczyka niegrzecznego w klasie, co się pewnie buja, bije wszystkich dookoła i lata, prawda? I to jest ten, i do tego nie może się skupić, więc mówi bez sensu o wszystkim i o niczym, nie? To jest ten stereotyp, więc szczególnie z tego punktu widzenia, jak sobie pomyślisz, praca menadżera w dużej korporacji, gdzie jest cisza, każdy robi to samo zadanie, prawda? I tak dalej na tym open space'ie, no to jak sobie on pomyśli, jak zareaguje taka osoba z ADHD, ten chłopczyk, którego wezmę i go nagle wsadzę do tego pomieszczenia z tyloma ludźmi i open space i tak dalej, żeby robił to same raporty mi wysyłał, nie? Więc i od razu to odrzuca, prawda? Jest ten strach i się boi, więc to na pewno znowu tutaj ta zmiana świadomości i ta edukacja i to otwarcie się, ale ja zauważam, że faktycznie ludzie fajnie reagują na dowody, prawda? Czyli pokazujemy, mówimy, że okej, to jest to i w momencie, kiedy się pojawia ta wiedza, wtedy można odrzucić te stereotypy i właśnie zastąpić nowymi, nie? Fajnie są właśnie widzieć też do tego, jeśli już mówimy o osobach neuroatypowych, to jeśli właśnie widzą, że ludzie mówią, że okej, ja mam ADHD i nagle się okazuje, że okej, no i nie gryzie, nie? No ale taka jest prawda, więc... Sami gryzie. Wiesz, bo to jest bardzo ciekawe. Ja mam jakieś poczucie, tak umownie bym nie chciał, żebyśmy się trochę znudzili technologiami, żebyśmy może mniej rozmawiali o tym AI, a więcej o ADHD. Myślę, żeby nam dużo dobrego z tego przyszło, bo moja taka społeczna perspektywa jest taka, i przepraszam, jestem laikiem, jeśli chodzi o te wszystkie biologiczne podstawy, więc może robię tu jakąś, przekraczam normy mówienia o ADHD, ale mam wrażenie, że my zaczynamy wszyscy z powodu technologii mieć jakieś takie społeczne ADHD. Myślę znów o tym moim dziadku, który się siedział przy tym biurku i miał gazetę, miał jakąś książkę. Mój tata miał Xero. No nie wiem, ile on mógł w miesiącu dostać Xero tych artykułów, prawda? Ja dzisiaj mogę mieć PDF-ów dowolną ilość. Ja wiem, ja przepraszam, bardzo umownie mówię o tym ADHD, ale moje stany skupienia się na zadaniach, moje sposoby efektywnego działania są, myślę, bardzo dziwne i wszyscy, myślę, mamy bardzo dziwne. I dlatego powinniśmy o tym dużo rozmawiać, bo to nam otworzy furtkę do tego, że wszyscy dzisiaj musimy sobie radzić pewnie z innymi problemami niż te, które mają osoby, które autentycznie mają zdiagnozowane ADHD, ale ta kategoria uwagi jest moim zdaniem kluczowa dzisiaj. Chciał mówić o jakiejś uwadze społecznej, bo moim zdaniem to, a nie produktywne wykorzystanie technologii jest kluczem do tego, jakimi będziemy społeczeństwem za 20 lat. To jest paraliż decyzyjny, tylko tak mówiąc w skrócie, i to samo, duża ilość informacji może wcale nie przełożyć się na najlepsze wyniki, bo to jak wytrenujemy na przykład jakiś model na setkach PDF-ów wcale nie musi nam dać idealnego efektu po prostu, więc to też jest kwestia selekcjonowania. Przepraszam, ci przerwałam. Znaczy są badania ogólnie pokazujące taki kolektywny czas uwagi i ten pokazujące właśnie, jak ta uwaga na poziomie społecznym się zmniejsza. I to właśnie badacze wyciągają takie wnioski, na przykład sprawdzając takie rzeczy, jak ile się na przykład, jakie są trendy na Twitterze, prawda? I widzimy takie, i widać ogromne spadki, gdzie na przykład jeden temat mógłby być trendy przez na przykład 12 godzin. W tym momencie to jest, wiecie, to są 4 godziny, nie? O, dzisiaj wojna w Ukrainie, jutro jest po prostu spadek GDP w Stanach i to jest po prostu, i niestety co się dzieje, to nie spędzamy czasu wystarczająco dużo, żeby sensownie o czymś pomyśleć, nie? Żeby analitycznie podejść do jakiegoś zjawiska, tylko
bo jest scrollowanie, to już wiemy, ktoś tam coś powiedział, ale już są następne wiadomości, o których się musimy dowiedzieć, więc my nie po prostu nie ćwiczymy tych swoich analitycznych możliwości, bo myślenie analityczne i głębokie myślenie to też jest nawyk, a w tym momencie to, co znowu jest podawane jako taki kolejny adaptacyjny system, no to się pojawia ten skimming, prawda, że dawniej faktycznie czytaliśmy, na przykład tak jak sam dokument, papers i tak dalej, a teraz to się robi skimming, prawda, no bo mózg nie jest w stanie przetworzyć tyle informacji, więc to po prostu tylko skanuje to, co ma dostęp. Wiesz, to ma też poziom społeczny, myślę znów, organizacje pozarządowe, jak w świecie tak niskiej uwagi, praca NGO-sów to jest w pewnym sensie budowanie nawyków społecznych, prawda, i one mogą wszystkiego dotyczyć. Jak budować, jak się przebijać z komunikatem, gdy rzeczywiście ludzie go zauważą na pół minuty, a jedyne, co się narzuca, to umowny wyścig zbrojeń medialnych. No to jeszcze dobijmy, to mówmy jeszcze głośniej. Zaraz wszyscy mówimy głośno o naszych sprawach i wszyscy na koniec idziemy oglądać, nie wiem, każdy ma swój ulubiony, jakiś taki guilty pleasure. Ja oglądam, jak ludzie przepisy gotowania na Instagramie. To ja was zapytam na koniec o takie złote rady, tak po minucie po prostu tego, co myślicie, bo ja z tej rozmowy wyjdę z tym, co ty powiedziałeś, że jeśli ktoś dużo pracuje umysłowo, to musi dużo leżeć na trawie. I dla mnie to jest taki nawyk, który chciałabym sobie wyrobić, bo ja wiem, że to mnie zbuduje, to znaczy, że to mnie zasili. Gdybyście mieli powiedzieć w paru punktach, no to jeszcze życzę sobie jeden pomysł. Ta praca grupowa to jest taki strzemki, jeśli inspirujący podcast. Wobec natłoku wszystkiego łatwiej przynajmniej być w duecie. Duet to już jest upgrade w stosunku do jednej osoby, bo jest ktoś, z kim można stawić temu czoła. Więc bardzo ja stawiam na wypracowanie formuł robienia rzeczy razem. Dominika. Super. I dużo właśnie, też dużo ostatnio o tym słyszałam i to jest na pewno, jeżeli chcemy, w ogóle mówimy o jakichś przewagach organizacyjnych, prawda, innowacji, to praca w grupie jest tutaj dużo bardziej pożyteczna. A jeśli chodzi o nawyki, nawyk samoświadomości, prawda, bo nawet też jak wspominałaś, jak tutaj było wspomniane niejednokrotnie, że okej, że jeżeli robimy coś z naszymi wartościami, to się czujemy lepiej. Ile osób teraz wie, jakie ma wartości? Ile osób spędza czas nad tym, żeby się zastanowić, co tak naprawdę robi w ciągu dnia? Więc to... Co chce ten czas poświęcić? Na co chcesz poświęcić? Ile? Więc takie, jeśli to jest bardzo prosty nawyk, ale to, żeby 5 minut spędzić rano, jak pijesz kawę, pisząc na kartce papieru najlepiej, co chcesz dzisiaj swojego dnia osiągnąć, prawda, co uczyni twój dzień dobry, za co jesteś wdzięczny, prawda, te wszystkie rzeczy, które cię nastawią dobrze, taki zastrzyk fajnych neuroprzekaźników w mózgu, żeby oprócz tej kawy fajnie cię przygotować na jeden dzień, to byłoby super i aktywność fizyczna to jest w ogóle must have jako już ostatni. Zaraz pogadamy, co zrobić, żeby tam aktywność, nie żartuję, Zuza. Ja mam w ogóle jakiś niesamowity problem z tym dzisiejszym panelem pod względem tego, że ja ostatnio w ogóle się nie czuję super efektywna i ten paraliż mnie bardzo dotyka i też bywają takie czasy, ale wtedy to, co się sprawdza, to rozmowa i też zobaczenie siebie i człowieka w tym funkcjonowaniu w organizacji. Więc to, co polecam, to po prostu rozmawiać i mówić wprost o swoich trudnościach, wyzwaniach, ale też szansach i docenianie tego, że jesteśmy w grupie, która ma właśnie wspólne wartości, może nam budować taką, moje ulubione kolejne słowo z tych modnych słówek, rezyliencję organizacyjną, ale tak, absolutnie to jest pójście w to i niestety, patrząc z perspektywy NGO-sów, bardzo łatwo jest nam operować danymi dotyczącymi kryzysów, no bo właśnie wtedy się przebijamy i zdobywamy uwagę. Warto opiekować też kryzysy swoje własne, swoje grupowe, wspólnotowe, a potem dbać o świat, bo zasada zakładania maseczki najpierw sobie, potem dziecku, jak najbardziej w NGO-sach też działa. Polecam. I tak właśnie doszliśmy od smart nawyków i pracy do tego, żeby patrzeć na drugiego człowieka, leżeć na trawie, być wdzięcznym. Bardzo wam dziękuję. Zuza Karcz, Dominika Pikul, Alek Tarkowski. Cudownie było z wami rozmawiać. Piękne dzięki. Dziękuję. Dzięki.